TV Pozytywny News. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Tylko TV Pozytywny News. Witam, ja jestem Andrzej, a to jest Basia. Ale to nie jest pierwszy odcinek Tylko Pozytywny News, także powinniście o tym wiedzieć. Dobrze, przejdźmy więc może do tych pozytywnych newsów, Andrzeju, tak? TV Pozytywny News. Tak jest, Basiu, czas przejść do pozytywnych newsów. Konflikt aparatowy zakończył się. Jak wiecie doskonale Państwo, WTF Kloc aka Kloc Kozał przez nasz kanał rozwalił swój aparat. Przejdźmy do materiału. W maju 2020 WTF Kloc, chcąc nadkręcić jeden z programów, rozwalił swój aparat przez swoją głupotę, nie użył do tego statywu, aparat spadł i się rozwalił. Po tym czasie testował naprawdę wiele aparatów, jednakże żaden nie mógł zdać testu. Każdy albo migotał, albo był niewystarczający. W końcu Klockozaur nie wytrzymał, postanowił wydać swoją 5-letnią pensję z tego kanału i zakupił sobie nowy aparat. Połączmy się z samym zainteresowanym. No i moi drodzy, wracam właśnie z Media Ekspertu. Mam nową kamerę. Ten kanał w życiu nie zarobi na tą kamerę. W życiu. TV Pozytywny News. No i jak Państwo widzicie, nowy aparat zdał test, działa. No Masiu, i takie pozytywne newsy to ja szanuję. Dalej z pozytywnych newsów. Mamy coś tam jeszcze? Oczywiście, Andrzeju, że mamy. Rozpoczęły się wakacje. W związku z tym WTF Kloc przewiduje, że prawdopodobnie na kanale będzie znacznie więcej filmików niż 2 w tygodniu. Może przede wszystkim niech najpierw zacznie rzucać tak jak obiecał w środę i w niedzielę systematycznie, a nie od razu tak obiecuje. Pożyjemy, zobaczymy. Gada, że będzie więcej filmików w wakacje, więc chyba się ludzie powinni cieszyć. Napiszcie, widzowie, czy się cieszycie. TV Pozytywny News. No Basiu, nie wiem czy zauważyłaś, ale myślę, że trochę to widać. Nasz stół jest trochę uwalony kurzem, powiedzmy. Czy jest jakaś szansa na to, by ten kurz teraz, prawda, stąd zniknął? Teraz może nie, ale skoro Klockozaur, aka WTF Kloc, ma już nowy aparat, no to są przecieki, że jest duża szansa na powrót WTF City sezon 2. Co ty gadasz, Baśieńko? To przecież byłoby spełnienie marzeń wielu fanów. Tak jest. No i w tych wszystkich produkcjach, które WTF mówi, że będzie ich więcej w wakacje, w sensie recenzji i innych filmików, no to mówi też, że znajdzie się w końcu czas, żeby zrobić WTF City 2. Więc jest szansa, że niedługo z nas ten kurz zniknie. No i Basiu, takie pozytywne newsy to ja szanuję. Nie wiem jak wy, mili Państwo, a jeżeli szanujecie takie miłe i pozytywne newsiki, to nie zapominajcie, że by kliknąć subskrypcji, bo wtedy nie przegapicie przyszłych pozytywnych newsów. No i napiszcie, co sądzicie o newsach, które tu usłyszeliście. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Żegna się z wami Andrzej oraz Basieńka. Bye!